No i po 6 tygodniach zmagań w internecie wszyscy mają szansę udowodnić, ile są warci w finale na żywo. Jesteśmy w Kielcach na Red Bulle Durolidze. Startujemy dzisiaj w nowej konkurencji, jaką jest Super Enduro, Motocross, Hard Enduro, cokolwiek. Bardzo fajne zawody, pierwszy raz biorę udział w czymś takim. Bardzo mi się podoba, jak na razie po kwalifikacjach zajmuję 3. miejsce. Za chwilę będziemy walczyć w play-offach o wjazd do finału. Trzymajcie kciuki. Fajnie, że impreza z internetu przeniosła się do rzeczywistości, że spośród wszystkich osób, które nagrywały filmiki, wysyłały je na stronę Red Bulla, mogą się tutaj spotkać i wspólnie rywalizować. Mega fajny koncept. No i co? Oby więcej takich spotkań. Całą ekipą tutaj na Enduroligę. Gdzie jesteśmy? Dębska Wola, bardzo fajny obiekt. W sumie dawno tutaj nie byliśmy z motocyklami, nie byliśmy dawno tu na treningu, ale obiekt mega lubimy. No i co fajnego? No Red Bull po prostu, kurczę, zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Wszystko super zorganizowane, dopięte. Sam obiekt wygląda ekstra. Stawy dopiero? No widzę, czy ściotki wróci. Dawaj sobie, już wszystko wiem. Ale zerknę sobie. Co tu mamy? W tą stronę się mapę czyta. Logiem do góry. Czekaj, najpierw Piotr, ten, Tomasz, znajdźmy północ, prawda? Trzeba zorientować mapę, żeśmy widzieli. Czekaj, wystaw palec. Czekaj, magnetyczny musiałem czujnik gdzie załączyć. My jesteśmy? Nie ma napisane teraz kropki, gdzie my jesteśmy? To nie, a to nie taka mapa. A gdzie ma usługi lokalizacji, gdzie włączasz? Dobra, tu jest to, co nas interesuje. Tak? Nie. Ostatnie kółko super... Ten, super enduro, tam masz, zobacz, o. Lepiej tak widać niż na mapie. Zobacz, oko musisz tylko przymknąć. Czekaj, wyzumuję trochę. No. Dobrze, że podlamy, że podsmarowamy. Widzę, że ci się przydaje ta mapa. Tak, już drugą też wykorzystałem, o tak, o. Tutaj. Wytarłem nią nartę. O matko! Pociekło, jest narta? Jest narta? Nie mogę. Co zrobić, no? Kuba! Jesteś przykładem, jak się nie ubierać na zawody. A dlaczego? Jak zawsze. Wszystko jest okej. Okay. Co, jesteście lepsi, bo macie tak. Specjalne buty? Ale przed wyjazdem napisałem listę. Weź buty, weź spodnie. Mam spodnie, mam buty i wszystko jest. Na paseczkę mam wszystko. W twoim stylu, tak. Naprawdę. Lecimy. Tu są specjalne powłoki, to nic nie puszcza. Ja sobie wziąłem do serca, jak ktoś powiedział, weź się 3 pary butów na zmianę. To już wiedziałem, że na pewno będzie grubo. Kuba wybierał, kroksy nie wypada, kawajany nie za bardzo. No nawet wiadomość od kłoka, nawet sobie, że próbowałem przeczytać rano, ale nie poszło coś.